bank pochodzi ze słowa włoskiego banco i banco to jest ława. Niegdyś, gdy usługi takie finansowe zaczynały się rozprzestrzeniać, to było w Wenecji i tam właśnie szlak kupców tam się krzyżował i tam pojawili się właśnie pierwsi kupcy, którzy postanowili wymieniać różne pieniądze z różnych terytoriów i siadywali właśnie przy takich ławach i stąd nazwa bank, że siedzi przy ławie i sobie właśnie ustala, że na przykład te sestercje to są warte tyle i tyle złota i tak to się wszystko zaczęło. Pożyczka, ja panu pożyczam powyżej 10 tysięcy, 9 z czymś tam płacę podatek, to znaczy ja albo, pan, a pan jak pożycza, to jak to jest wyglądane, bo pan też pożycza pieniądze, kredyty, ewentualnie pożyczki. Tak? Pożyczka jest udzielana, tutaj różni się własnością, tych środków. Kredyt udziela bank i pieniądze, które udziela bank, nie są jego własnością. Natomiast pożyczkę może udzielić każdy i osoba fizyczna i każdy podmiot może pożyczyć, udzielić pożyczki, ale musi być właścicielem tych pieniędzy. Czyli to nie mogą być pieniądze, których nie, jest właścicielem. Różni się również tym, że kredyt nie jest wypłacany.